Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I wczoraj, otwierając paczki, paczka za paczką, dostałem tam jakieś 3 informy dziadowskie. Otwieram ostatnią paczkę przed snem samym, a tu kurde mnie przywitał Diego Costa, który niestety na rynku już ma zjebaną cenę. Dlatego go zostawiam na nie wiem, na jaki okres czasu. Jak będzie zapotrzebowanie na Diego Costa w formie z Chelsea, to go wystawię za taką cenę, że na nim zarobię. Póki co Diego Costa w top dwójce najlepszych drużyn tygodnia, tego tygodnia. Tak, bo pierwszym jest Di Natale, ale Diego Costa mi się trafił jako drugi w top trójce. Myślałem, że mi się trafi ten bramkarz, ale jest Diego Costa. I tak, niech sobie tu będzie, bo w sumie i tak go nie będę wystawiał. No chyba, że zaryzykuję i zrobię największą głupotę życia. Zobaczymy w sumie, nie wiem, no, zobaczymy jak to będzie. Wiem, to jest teraz głupie i ryzykanckie to, co odwalam, ale może wypalić, kto wie. Tak, dlatego dzisiaj bym przetestował Diego Costę w innym składzie. Wasz mnie kusi do zobaczenia, jak to jest z tym Diego Costą. To w tym wypadku dzisiaj zrobię wyjątek i zagram innym składem. Wiem, zrobię wyjątek i dzisiaj zagram innym składem, ale nigdy tego nie robiłem. No i sobie zagramy Chelsea. Mam całe lusienkie tutaj Chelsea, proszę bardzo. Takie fajnie zorganizowane Chelsea. I dzisiaj wyjątkowy meczyk ligowy, ze względu na to, że mi się trafił Diego Costa w top trójce drużyny tygodnia. Dlatego dzisiaj to będzie wyjątkowy meczyk. W ramach tego, że chcę wam pokazać, jak Diego Costa gra na stylu gry myśliwym z boostami wszystko plus 10 i na pozycji napastnika. Ja to sobie dawno już układałem ten skład Chelsea, bo to jest ogólnie klubowy skład, który się składa ze wszystkich piłkarzy z Chelsea. Dobra, no to dzisiaj Argentyna odpocznie, ma fuksa. Dlatego, bo trafił mi się Diego Costa. Zanim w ogóle przejdziemy do gry, to może jedną paczkę otworzymy na początek i jedną otworzymy na końcu. Dlatego proponowałbym paczkę z twarzą Messiego. Zobaczymy, co tutaj wypadnie. Zobaczymy, co tu będzie. Co tu będzie? O, jakiś Adrianek. Dobra, czyli same syfy. Biorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a reszta Quixel. I ostatnią paczkę darmową otworzymy po tym meczu. To jest jakby dla mnie taki mecz mało ważny. Jak go rozegram, zobaczycie wszystko w swoim czasie. Zagram ligówkę, zaryzykuję, a jak mi się uda wygrać, no to Argentyna dostanie pomoc w formie informa Diego Costy. Albo totwa, jak wy wolicie. Wszyscy mają... No dobra, trzeba im dać tu kondycję jeszcze. Żeby nie narzekali. Jezu, ja już mam tu 300 kart kondycji złotych. To jest katastrofa. Kiedy ja to wszystko uzbierałem? Dobra, zaczynamy. To będzie pierwszy mecz Diego Costą z Chelsea. Z Chelsea, bo to już nie jest z BBV-a, bo ja wcześniej grałem Diego Costą w lidze siódmej. Czekaj, nie, w szóstej, przepraszam. Tylko za pierwszym razem jak byłem i on był z BBV-a, ale teraz mam Diego Costę z Chelsea. Informa, to ten powinien się spisywać tak, że powinien koksić niczym Messi bądź Ronaldo. Ale to nie ode mnie też zależy, jak on rozegra ten mecz. Chociaż to jest też wpływ mój. O, a może jeszcze zrobimy taki wyjątek, że pójdę w tych koszulkach. Albo czekaj, no wybierz tej koszulkę, no. Kurde, taki jesteś niezdecydowany.
No, nie. Bierzesz koszulkę, Tom. O, dziękuję. I wszyscy są zgodni. No. Widzisz? O, kurwa. Kram z Polaczkiem. I co on tu ma? BBVA. Sorry. Ale jak zobaczyłem, nikt to mnie normalnie to rozpierdoliło. Kto mi spami na TS-ie? Gram tu mecza. Bardzo Dzisiaj to kiepski jest start tego wyjątkowy sezonu. mecz, Wydaje więc się, jak że mi od się nie uda początku za bardzo dryfują w tego kierunku wygrać, spadku z trudno. ligi. Zobaczymy, czy znajdą to w Dobra. jakiś sposób w dzisiejszym meczu. O, i już Zagrajmy Eto grę. się tu rozrywa, ale niestety stracił szybko Sergio piłkę. Ramos. Dobra, tu podanie do Cesa Niekorzystne warunki Matić. atmosferyczne. Padający Podanie do dzisiaj Diego deszcz Kosty! to wykorzysta. Dobra akcja. Odbił Woho! piłkę. Przyjebał. I Eto Zagrali dośrodkuje. ze skrzydła. Ramos O na kurde! poprawkę. No Piłka co ten wpadła Diego do Costa korzyści. zrobił? Trzy strzały i wszystko No, spieprzył. udało się. Zabrakło Lol. precyzji. Za bardzo na żarty jest. Zabrakło precyzji, techniki. Za bardzo go Piłka nie nafidowałem. poleciała na poprzeczkę. O luju. Sorry, ale to są emocje. Ale może muszę Jest się na parę rozgrzać po pobiegów, prostu. I zabrakło. teraz peta! I Wystrzał kurde, na znowu za mocno. szybko uderzył. To wychodzi na to, że jeszcze nie umiem grać Diego Costą. Ale albo po prostu się napeciłem. Dobra, Oscar. To dobry Do moment na środku. centrze. Centra. Nerwowo, ale wybija. Jest gol! Ramirez i też Ale się wybitnie zdefiniował. rozpecił. Cztery strzały i wszystkie. Znaczy tam większość pewnie niecelne. Benzema. O kurde, jakie on ma lagi. Ło. Dobra, Griezmann. Nie, to był CS Fabregas, ale mi się zmieszały. Złe podanie i strata Ło! w środku Ło, pola. jaki Diego Costa skoczny! Dobra, podaj mu No, to. udało się przejąć. Kurde, ciężko jest ogarnąć takiego Diego Costę. W informie jeszcze, jak go nabustujesz. Vela. No, trzeba. Ale jak strzeli chociaż jednego gola Diego Costą, to zobaczycie, jaka jest różnica między zwykłym Diego Costą a Diego Costą z. Uderzenie Dobrze, odbił Czech. piękny strzał. Świetna Pięknie. interwencja. Pięknie, jak tu Diego Costa. Może jeszcze jakieś O, kiwki. znakomity zwód. Pewnie mija obrońcę. No, Ohoho. to było ostre wejście. Nieładnie, nieładnie. Pierwsze minuty meczu. Informa mi Milan wygrywa tą faulujesz? żółtą Czy ty kartkę. wiesz, Szkoda, z że kim ty walki stajesz do koncentrują się na walki? kopaniu No, wzajemnym Marcelek cię gościom, uspokoi. aniżeli na graniu w piłkę. No, Na patrz, jak boisku mnie widzimy wyraźnie, sfaulował, że dziad. wódz tej Patrzcie tak, go. sędzia nie miał innego Patrzcie wyjścia, go. jak Kurde, tylko odbić przelizał mi piłkę jaja. faulem. Wolałbym, żeby to Diego Costa czynił swoją powinność. I może zrobimy to tak. Ło! No, trochę to był kiepski pomysł. Benzema. Uznaję za to. O kurde. Trochę przesadziłem. 100% okazja. O, Czech! Ładnie! Ale tutaj dzisiaj nie Będziemy jest mieli Czech czas trzykrotny. przykuwający uwagę, tylko Diego Costa w informie. Ai, I szkoda. spudłował. Nie zdołał sięgnąć tej piłki. O, to Pięknie samo się tyczy wyskoczył, ale Iwanowicza w tylko emocje. informie, który był tam 2 tygodnie temu w drużynie tygodnia, ale on jest mało istotny. Dzisiaj istotny jest jeszcze Diego Costa. I spalony. Oj, nieładnie Benzema się Szkoda. spalił. Za szybko chciał Dobra, odbić ją do teraz podania. Spalony. trzeba dać Koście piłkę, a on musi to po prostu wykorzystać. Nic więcej, Blisko. nic mniej. Dobra. On tu chce teraz Blisko wyprowadzić pole karne. jakieś uderzenie. Opłacił się I pressing, czyli barożny. rywal za linię. Nie. O, dobra. Piotrek, wykop to. Pięknie. Diego Costa podał do CS-a Fabregasa. On teraz spróbuje zrobić dośrodkowanie jako ofensywny pomocnik. Mamy centrę. O, nie wyszło w ogóle. I patrz, jak przetrzymał piłkę. Matić. No i Sędzia pokazuje, patrzcie że go. mają grać I dalej. sędzia powinien to teraz Świetnie się zapauzować. ustawił, Filipe strzelił piłkę. Luis. Dobra, CS Fabregas. Stracił piłkę. Teraz trzeba uważać, bo ta się groźnie robi. Dośrodkował Ło! Benzema! I Nogi za spudłował. mocno do góry, ale nie ma gola. Wyciągnął się Na razie rzeczywiście mecz jak jest klucz. wyrównany, Nie sięgnął tej piłki. ale chciałbym tu już zacząć wygrywać i Diego Costa. zdobywać przewagę. Ło, jak go wykiwał. No,
tu trochę już przesadziłem, albo nawet stanowczo bym powiedział. Tutaj Sergio Ramosem sobie rozgrywał piłkę. Choć wszyscy znają jego umiejętności driblingu, fantastycznie. No ale Diego Costa ma tylko 3 gwiazdki, jeżeli chodzi o takie sprawy jak sztuczki. I nam już strzelił gola. Ale ja tu dzisiaj nie będę rage'ował, bo to jest tylko specjalny odcinek. Co z tego, że ligówkę rozgrywam, ale chcę to przetestować na ludziach. No niestety tutaj Piotrek już nic nie zrobił, nawet nie ruszył się. Aha, dobra. Tutaj to nie wiem, co on zrobił. On już jest w Evertonie, ale ja go jeszcze tutaj wstawiłem do Chelsea. Pewnie mi wyszukało kolesia z pierwszej ligi. Założę się. Ale człowieku, z takimi... Co on tam... Co on ma za teraz lagi? No i na lagach mi strzelił gola. No chyba go porąbało go chyba. Kurde, drewno afrykańskie. No patrz jak go pinguje. No jak ja to miałem obronić? Jak on miał lagi? No i super. Nie dość, że pewnie pierwsza liga. No. Ale nie, ja tak nie mogę grać. Koleś ma lagi. Fuj. Dobra, może Diego Costa teraz coś nam ustrzeli. Dobrze w pole karne. Trafił w słupek. Nie wierzę. No ja nie mogę w to wręcz uwierzyć, że taki strzał z takiego podania mógł zlamić. Ramirez, zajebiście. Piotrek złap to, ale kurde, no koleś ma w cholerę lagi, a nawet opóźnień nie było. To dziwne, czemu te lagi od razu. Dobra, CS Fabregas ponownie. Przy piłce. I gotowy do dośrodkowania. Diego Costa. Wohoho! I proszę! I tak strzela Diego Costa w informie. Ale człowieku, masz nieziemskie lagi. Ale strzelił! To był magiczny strzał. Musicie to zobaczyć. Patrzcie go. Proszę bardzo, jak z paputa, techniczny strzał. I tu zbliżenie. Pięknie! I tak strzela Diego Costa z informie. W informie, przepraszam. Patrzcie, to był piękny gol, trzeba przyznać, ale koleś ma takie lagi. Okropieństwo. Ja to jeszcze mogę doremisować. Muszę dawać Diego Coście więcej okazji na strzały. Tylko on tu... No, albo mnie didosuje celowo, żebym ja to przegrał, albo on na serio ma takie lagi. Dobrze, Filipe Luis. Nie martw się. Okej, teraz on tu będzie dośrodkowywał. Kurde, ta piłka chyba za 5 minut doleci zaraz. Bo ta... Tak leci słabo, chyba 5 na godzinę. Dobrze, David Luiz. Ramirez. Eto. Zajebiste podanie do Diego Costy. I teraz on sam biegnie. 9-9 speedu. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I pięknie. I tak Diego Costa w informie gra. Cza, cza, cza. Że tak już to powiem. Ładnie Diego Costa. Szybko deremisował. Ale te lagi, kurde, człowieku. No ale ładnie, ładnie. To jest paput Diego Costy. W informie. Człowieku, jak ty lagujesz. Aha, on, co on teraz porabia? Aha. To było dziwne. Dobra. Eto. No, nie wyszło coś, ale podanie do Diego Costy. Diego Costa. Kurde, Pepe mnie tu popchnął. Dzięki. Jezu, jakie on ma lagi. Ej, patrz jak go pinguje. To jest niesamowite wręcz. Dobra, to podanie do Fabregasa, no który spalił. Zrobiłem błąd. Bo równie dobrze mogłem podać do kogo innego. Ale trudno. Dobra, widzę, że... Ło! To było dobre. Branislav Ivanović. A, to Marcelo mnie niestety nie wypchnął. Ale patrz, Diego Costa szybko doremisował.
Dlatego dzisiaj testujemy Diego Costa w informie z top dwójki drużyny tygodnia, którzy mają najwyższe overole. Dobra, Iwanowicz też w informie. I no gra lepiej na obronie niż zwykła wersja. Ładnie tutaj okiwałem CS-em. No nie udało mi się CS-a Fabregasa zdobyć w informie. Pięknie, Diego Costa dwie piękne bramki, no cudnie. No kilka okazji zmarnował, ale to nie ma znaczenia. Zobaczcie jak tu Diego Costa technicznie strzelił. Bo tego gola raczej się nie dało tak powtarzalnie trafić. I tutaj ładny papud Diego Costy. No nic dodać, nic ująć, to jest naprawdę wyjątkowy piłkarz. Jak oczywiście jeszcze jest w lepszej wersji, to po prostu można grać w nieskończoność. O, Mandzukicia wpuścił za benzynę. Dobra. Haha, jak go tu okiwałem. Jebut! O! Prawie! Mało tam brakowało. No, dobra, tam 10-15 centymetrów spieprzyłem akcji, ale no chciałem coś pokazać jeszcze więcej od siebie, jego kostom. On tu teraz planuje jakieś akcje rozegrać, ale tak jak mówię, dzisiaj mi nie zależy na wygranej, tak jak w sumie powiedziałem, przegram, ja testuję skład, przy okazji skład. Bo ja tylko testuję Diego Costę, ale też właśnie skład. I tu nam Isco strzelił. Dziwne, że tego Czech nie obronił. O, tu nie wyszło, tu się nie udało, ale błędy można naprawić. On tu coś teraz kombinuje. Dobrze, Piotrek. Na co żeś włożył ten łeb w siatkę? No to już było niepotrzebne, ci powiem. Dobry Piotrek. Dobry. Mhm. Koleś tu teraz coś będzie kombinował, skoro już wygrywa jednym golem. A zobaczymy, ale tak jak widzieliście te gole od Diego Costy. Piękne. O! Dobrze. O kurde. I spudłował. Kim? Znowu Isco. Mamy więcej strzałów Diego Costom. Dawidek. I chyba od razu podanie do Diego Cost. Nie, do Eto. Oj, oj, oj. Ło, jak Fabregas wyciągnął tą piłkę. Kurde, Fabregas chciał dośrodkować. Ale mu chamsko odebrano tą piłkę. Matić, tobie ci się coś z główką dzieje? Czy mnie się tylko zdaje? Dobrze. Ale teraz Iwanowicz się coś spieprzył. O, kurde. Coś mi się nie udaje teraz. Powinien być spalony. No i nam strzelił Mandzukiciem. No niestety udało mu się. O, trudno. Ale to dzisiaj bez rajdżów. Totalnie bez rajdżów. O, dziwne, że Piotrek tego nie obronił. Dobra, Oskar. Oskar! Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. O, całkowicie akcje do dupy, jeszcze ściny były. Ramirez podał do Fabregasa. Nie, Oskara. No i źle dośrodkował. Ale jeszcze jedna akcja. Dajmy szansę jeszcze na jedną akcję. O, Dawidek! Był tam, wiedział, że mu się uda, to strzelił. O. Ładnie Fabregas dośrodkował, a Dawidek zaskoczył. Ale myślałem, że tam był Costa. Ale może być też i on. O, wkurzył się. Wkurzył się. Pewnie będziesz chciał jeszcze jedną zmianę wprowadzić, żeby przewagę zwiększyć. Zobaczymy.
Ale póki co Chelsea tutaj ładnie gra. Kogo on tu zmienia? Bo on zrobił chyba jedną zmianę z tego samego. O, teraz był dwie. Rodrigueza i Delufu. Czyli dobrych graczy wprowadził. Okej, zobaczmy co on tu będzie kombinował. Strata w środkowej strefie boiska. No, cross wychwycił. Teraz będzie kombinował. Wyciep. Dobrze, Cahill. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Eto. Podanie do jego Kosty. Robi się niebezpiecznie. O, ale on już tu zawalił taką najprostszą rzecz. Jezu. Co go tak laguje? No gorzej. Ej, on chyba coś musi robić, że on tak laguje, bo bez powodu by tych lagów nie było. No i Eto coś tu spieprzył. Stanowczo. Nie miał tego robić. On miał co innego w ogóle wykonać. Ale dobra. Może liczyć na pomoc kolegów z drużyny. Iwanowicz. O, dobra. Trochę takie do dupy podanie, no. Ogólnie Matić trochę taki cienias. Fabregas. Trochę za słabe. Nie dało się lepiej? Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. No, to będzie chciał coś strzelić. No i jego. Dobra. I Diego Costa biegnie. No i Pepe go wypchnął. No cóż, ten Pepe. Ło, jakie dośrodkowanie. I ekstra podanie. Tu do Diego Costy. No i patrz co za debil. Dobra, Eto. I Diego Costa, hat-trick. Nie, Fabregas. Patrzcie go. Nie, ten mecz jest jakiś wyjątkowy. Dlatego mówię, to jest wyjątkowy mecz, w którym wszystko się może wydarzyć. Bo Diego Costa chciałem przetestować. O, Fabregas się tutaj wysilił i se lekko strzelił. No, genialnie. No i remis. Przypadek nie sądzę, bo to dzięki Diego Coście. Jakby go nie było, to bym ten mecz przegrał. O, to ja próbuję chyba zepsuć mi humor. Dobra, Diego Costa. Ładnie tu wykiwał. Łohoho! To jest peta 9-9 strzałów, patrzcie go. Jebut. No wpadłoby to bez problemu. Teraz dośrodkowanie. No i popatrzmy, strzał mocny, ale bramkarz miał czas na reakcję. Ramirez! No i spudłował. Ale czego można od Ramireza oczekiwać? Niczego w sumie takiego wyjątkowego. Dobra, Eto. Dobra pozycja. Podanie. I chuj, Eto spierdolił. Ale jeszcze się uczy grać. Podobno jak na swój wiek podeszły. Tam około 33 lat ma. A i teraz trzeba uważać. Jak mu to nie wyszło? Lol. Aby dobrze wykończyć tę Dobra, akcję. Eto biegnie. Podanie do Oskara. Tu. Dobrze. Do dupy. Wyciep to, Dawidek. Pięknie. Trochę źle, ale co z tego? Przejęcie piłki pod własnym Matić. Polem karnym, dobra interwencja. A teraz Eto. Eto. Do Diego Costy. No, oczywiście podał do Pepe. Niestety, wprost pod nogi przeciwnika. No niestety, tak wyszło. I to uważać. Teraz uważać. Piotrek złapał. Pięknie. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Cieplutko. Jest dośrodkowanie. Dobrze, Fabregas. Mogłeś lepiej to wykopać, ale tak też dobrze. O, od Ramireza się odbiło. I on... No i będzie remis, jak to utrzymam. I spalony. No bo podnosili już łapy, to wiedzieli, że spalony. Dobra, teraz trzech. Może coś Diego Costa na koniec powinien strzelić. Jak tylko mi się uda akcję zrobić. I znowu spalił. Jak on to robi, tego nie wiem. Jak dla mnie to powinienem to wygrać. Dobra. Jest! Czy to będzie strzelał? Broni, ale
piłka w grze. Oj kurde, czemu? Czemu on to obronił? Ale i tak uważam, że Diego Costa zajebisty w informie z Chelsea robi czystki. Ładnie Diego Costa, naprawdę ślicznie grałeś. Żegnamy się, do zobaczenia. No i taka ocena, to ja rozumiem, 9-4 i to w wykonaniu Diego Costy to jest coś. Dobra, do reszty nic nie mam, bo to nie mam co mówić, ale Diego Costa no niczego sobie w informie robi porządek. I tu nie powiem, że nie, no bo potrafi, no. Tylko musiałbym jeszcze tak się poduczyć grać trochę tym Diego Costą, żeby go opanować do perfekcji. I tak jak powiedziałem, otworzymy sobie teraz ostatnią darmową paczkę. Zobaczymy, co mi w niej wypadnie. Ale nie liczę na jakieś wyjątki. Tylko po prostu otworzymy paczkę w ramach specjalnego odcinka, który będzie dzisiaj oparty o Diego Coście. No i dobra, reszta Quixel. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj wyjątkowo zagrałem całkowicie innym składem, żeby zobaczyć, jak się spisuje Diego Costa w informie z Chelsea. Wyraźcie swoją opinię na temat Diego Costy, samego piłkarza. Szkoda, że teraz już jest tani, bo próbowałem go sprzedać za 3 miliony, ale niestety nie da rady. Za milion tym bardziej pewnie nie dałby rady. Dlatego sobie go zostawię. Jak będzie brakowało takiego Diego Costy, to go spróbuję sprzedać za 10-krotnie większą cenę i się na nim opylę. Ale to była dzisiaj taka bardziej prezentacja Diego Costy w informie z overallem 87, pozycja napastnik. No i był nabustowany, co prawda, i polecam dla niego myśliwego, jeżeli chodzi o styl gry. No, tam robi wtedy koksy. Dobrze, dzisiaj to była prezentacja odcinka ligowego Diego Costy. To był jego dzień, więc miałeś swoje 5 minut dosłownie. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!